ściągamy tę klapkę, baterię, kartę SIM i kartę pamięci, ale w tym przypadku nie ma. Aha, tu jeszcze widzimy, że telefon posiada tutaj w tym miejscu port podczerwieni, nie powiedziałem wam. I rozbieramy sobie telefon. Tu mamy dwie śrubki, tu jedna i tu druga. Odkręcamy. Są to śrubki gwiazdkowe. Śrubki są odkręcone, odkładamy ich na bok. I teraz przechodzimy do tutaj u samej góry. Ściągamy tę zasłonkę naszego zasięgu. Już wam pokazuję. Tu w tym miejscu podwadzamy. Jest to dość oporowe, jeśli telefon nie był nigdy rozbierany. I tutaj sobie możemy już przejeżdżać po całości. Albo zaczynamy też, możemy zacząć też z drugiej strony, żeby nam było jeszcze łatwiej. O. I podwadzamy z drugiej strony. I teraz nam ten cała ta zasłonka prawie już schodzi. Jeszcze sobie tu podwodzimy z tyłu. I mamy ją ściągniętą. I tu widzimy nasz tutaj zasięg, antena zasięgu. Możemy sobie ją ściągnąć. Widzimy, ona jest wymienna. W taki bardzo prosty sposób. I teraz tu mamy dwie śrubki, tu jedna i druga, odkręcamy. Są to te same śrubki co na dole, gwiazdkowe, o takiej samej długości, więc na pewno nie pomylimy sobie. I odkładamy na bok. Teraz podwadzamy od samego dołu. Otwierakiem takim płaskim bądź innym plastikowym narzędziem. Jedziemy z jednej strony, następnie przesuwamy tutaj z drugiej strony i wyciągamy tutaj nasz korpusik tylny. Tu już mamy płytę główną, podwadzamy sobie w bardzo prosty sposób, oczywiście w takim miejscu, by ją nie uszkodzić. I tutaj widzimy, nawet samo czynienie nam się oderwało od tasiemki, tej głównej. Ta tasiemka bardzo rzadko nam się uszkadza, jeśli chodzi o to otwieranie. Praktycznie jeszcze nie widziałem, żeby się uszkodziła kiedykolwiek w tych urządzeniach, które mam. Bo tu widzimy, są uzwojenia akurat takie bardzo wytrzymałe, więc to naprawdę długo wytrzymuje. Prędzej telefon się na pół przepołowi, jak tutaj padnie, odrzucania, bo jest naprawdę delikatny. No i tu widzimy naszą płytę. No i kreaturka oczywiście. I teraz przechodzimy na samą górę. Żeby to zrobić, żeby to wszystko odkręcić, tą górę, to musimy tutaj, jest zasłonka, ją odkleić. Podwadzamy tutaj, o. W moim przypadku odkleiło się to bardzo delikatnie. Jeśli odkleicie tą tutaj nakładkę, to pamiętajcie, by ją tak wyprostować, jeśli ją pozginacie, żeby później wam tutaj idealnie przylegała, bo może być taka sytuacja, że później będzie nieestetycznie i ona będzie wam tutaj zawyżała, szła tutaj wyżej i nierówno wam nachodziła. Ale nawet widzimy, w tym przypadku jest tutaj taki mini, nie, akurat pomyliłem się, tu jakiś brud był. W tym przypadku nie ma tutaj żadnego otworu, więc gdzie sobie tutaj pokierujemy, tak nam się odklei, ale starajmy się robić to w taki sposób, by wam się tutaj nie powyginało, bo później będzie problem w estetyce, w założeniu tej właśnie nakładki. I tu mamy dwie śrubki. Są to śrubki gwiazdkowe. I odkręcamy sobie je. One są oczywiście mniejsze. I teraz przechodzimy dalej. Podwadzamy tą całą obudowę od samej góry. Tutaj z jednej. I przechodzimy na drugą stronę. I przejeżdżamy do samej góry. I ta obdoba nam fajnie tutaj wyskakuje. OK. I tu widzimy płytkę wraz z dwoma wyświetlaczami. Tu jest jeden wyświetlacz mniejszy. On jest tutaj bardzo mocno przyklejony. Ja już go nie będę odklejał, bo nie ma takiej potrzeby, ale jeśli chcecie go wyciągnąć, to musicie oczywiście podwadzić takim narzędziem, bądź delikatnie podgrzać grzałką, jakąś tam, nie wiem, suszarką i wyciągacie ten wyświetlacz i tutaj podwadzamy. Podwadzamy, tutaj są takie mini w tym miejscu zaczep, tu jest drugi. Najlepiej go w tym miejscu podwadzimy. I tutaj widzimy tą tasiemkę i nasze tutaj wyświetlacze. Tu możemy oczywiście w bardzo prosty sposób nasz wyświetlacz wymienić, ten większy. Tutaj podwadzamy, tutaj, tu i tu. I tu znajduje się nasz wyświetlacz. On pasuje do wielu Nokii, więc na pewno Wam się przyda, jeśli jest telefon uszkodzony. I zapraszam Was na jutro na godzinę 20:15. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.